Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Kwadransa Poetyckiego. Dzisiaj chciałbym mówić o tomiku poetyckim Adama Górskiego pod tytułem Notatki do odwróconych spojrzeń, który to tomik wydała Fundacja Sąsiedzi w 2022 roku. Adam Górski urodził się w 1976 roku. Mieszka i pracuje w Krakowie, wydał tomiki następujące Stygnące litery, ślady, kroki, pożegnanie, wyjaśnienie. Ostatnia książka została wydana przez wydawnictwo Austeria. Za tomik Pożegnanie, Wyjaśnienie został ów poeta nominowany do nagrody imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz. Publikował w pismach literackich, takich jak Czas literatury, Kwartalnik artystyczny, Afront, Topos oraz Migotania. Dodam, że poeta związany jest również z niesamowitym miastem w Polsce, czyli Białym Stokiem. Jeśli chodzi o krótki komentarz do tych wierszy, bo też Tomik jest bardzo chudziutki, cieniutki. Otóż wiersze Górskiego kryją w sobie mrok i tajemnice. Są silnie egzystencjalne, a jednocześnie silnie filozoficzne. Stoi za nimi wędrówka w głąb własnej duszy. Ponieważ tomik Górskiego niesie ze sobą wielką tajemnicę. Jego tytuł już jest bardzo tajemniczy. Jakby w lustrze nie przeglądała się ta twarz, ale inna, odwrócona. Wiersze te wydają się hermetyczne, niezrozumiałe. Być może tak, takie w rzeczywistości są, ale wyczuwa się w nich pulsowanie jakiejś wielkiej, wewnętrznej, narastającej tajemnicy. Innymi słowy, są to wiersze konieczne. Nie są to wiersze przypadkowe. Im częściej powracam do tego tomiku, tym silniejsze odnoszę przeświadczenie o jego gęstości znaczeniowej, treściowej, zawartości rozsianych tam zaszyfrowanych tropach egzy egzystencjalnych oraz metafizycznych. Yy, odnoszę wrażenie, że metafora w wierszach górskiego nad wyraz gęstnieje. Właściwie to można powiedzieć, że te wiersze. Wypełnione są zgęstniałą metaforą, przez co sprawiają wrażenie autotalicznych i nieprzetłumaczalnych, niezwykle idiomatycznych oraz hermetycznych. Coś, co określiłbym mianem sedna i jądra tych wierszy, tak właśnie nazwałbym tajemnicą metafory. Ten tomik to jedna wielka, gęsta, kłębiąca się metafora. Metafora lustrzana, chwycić własną twarz poetycką na gorącym uczynku. Być może za tym, y, do tego dąży y, ów podmiot mówiący wiersza Górskiego, za tym biegnie. Tak gęstego, semantycznie i zaszyfrowanego tomiku dawno nie czytałem. W zasadzie można... Pokusić się o stwierdzenie, że ten tom jest nieczytelny bez przypisów oraz y, objaśnień, a jednak kusi jakoś swoim sekretnym pięknem. Y, tajemnica, tajemnicze piękno tego tomiku nie pochodzi ze zrozumienia, ale z pewnej intuicji, która niejako wnika i współczuwa y, te wiersze. Motywem bowiem przewodnim ich jest niezrozumienie, które przeobraża się w jakąś dziwną, ale piękną metaforę. I być może teraz jest czas, żeby coś przeczytać. Czytam pierwszy wiersz w tomiku bez tytułu. Początek: Białe Niebo i Słońce. Jego modlitwa jest niesłyszalna. Gdy w ukryciu dotykamy najświętszych miejsc, jego pamięć to kropka, dla której nie znamy nazwy, w której znowu nikniemy i tworzymy się własnym dotykiem w chwilowej radości. Jego kształt to litera deptana przez kroki oddalenia. Tu właśnie kusi się przypis w tym wierszu, ale nie tylko w tym, bo w zasadzie we wszystkich. Jakby te wiersze były czyjąś zaszyfrowaną biografią. Kolejny wiersz bez tytułu. Przez chwilę świątynia woda była gęsta, jak dotknięcie matki w jasnym kloszu. Trzymaliśmy się za głowy, układaliśmy swój śmiech. Mowa zaczynała świętą kąpiel. Widać tu rozsiane tropy różne. Na przykład w tym wierszu mamy do czynienia z tropem akwatycznym. Mowa zaczynała świętą kąpiel. Być może przyszli badacze wierszy Górskiego pokuszą się tutaj o trop Eliadowski. Kolejny wiersz pod tytułem cyklu Amnezja. Poeta stracił pamięć, jortęci piasek nieba, ptak otwarty nad elektrycznym światłem. Jego dotknięcia na żółtych, boskich stopach w pustym zamku zerwanego oczekiwania. Albo taki wiersz pod tytułem Oddychaj. Rzeczy rosną w samotności powtórzonych obrazów, powiedzianych przez fałszywe słońca. Oddychaj zdanie, głuchy umyśle miłości. Kolejny wiersz bez tytułu. Nasze twarze, popatrz, nasze przedmioty oglądane w kolorze roślin i świetle, w którym czuję dziewczynę z liceum. Wchłania świat swoim dobrem. W przedmiotach nie było słów, twarze zaczęły pamiętać pociągi, i cały dobytek, który zakopaliśmy w przedmiotach. One mają teraz nagłe światło i wnętrze wzroku dziewczyny. To nagłe światło i wnętrze wzroku dziewczyny jest tutaj, można powiedzieć, wyjątkowo wyraziste, jakby był to zakamuflowany erotyk. Kolejny wiersz. Twarze widzą deszcz przez najcieńszą kartkę, rzeczy odebranych, w których ludzie trzymając się za ręce. Opadają do środka Ziemi, a ona oddala się od ułożonych sprzętów, które nas zrodziły, zrozumiały i zdradziły. Zapominając czas, w którym stawały się, cisza, kolor i znaczenie. Za tymi drzwiami dotyk pulsująca kula ucieka. Kolejny wiersz pod tytułem Ziemia Pije. Zapach Torów zapowiada dźwięk dzwonu. W ogrodach rozmawiają ludzie, trzymają się za ręce. Wolno w upale jednego zdania obejmują się. Włosy są niezapamiętaną wodą, a ziemia pije zamknięty kwiat. To właśnie to zamknięcie jest tutaj takim tropem, które wskazuje, że, yy, że są to wiersze niejako. Można powiedzieć zamykające czy zamknięte w swoim hermetyzmie. Na przykład taki wiersz bez tytułu: Chwytam cię za rękę obok dziecięcego oparzenia. Nie wiem, czemu przez nie wybucha piękno i ucieka. Nie wiem, czemu wtedy woda cofa się, plami dusze ostatnich wędrowców i szare światło w kuchni. Rośliny dotknięte cierpkością nieba są same dla siebie. Wróciliśmy z kina pustym korytarzem. Trzymam cię za rękę. Obok tej blizny słyszymy: zamknijcie niebo. Ciekawa to miłość, która rozkwita z jednej strony w towarzystwie rośliny, a z drugiej strony zamkniętego nieba. Yy. Albo taki wiersz bez tytułu. Na stole w kuchni mały kubek po lekach, jego objawienie. Gałęzie wyrastają z twojej miłości. Tworzą się z powietrza, zasadzone w środku, rzucone słodkie kości rzeczy. Straciliśmy je, jak mowę słuch pamięć ogród, ciszę, która nie odpowiada. To zamykanie i cisza, która nie odpowiada, wskazuje, można powiedzieć, na jakieś uwięzienie podmiotu meta mówiącego. Być może jest to uwięzienie we własnej metaforze. Bardzo to ciekawe. Kolejny wiersz. Światła na urojonych ścianach, ich ostrość dotyka słowa. Woda, pokój, dom, ogród i ciało. One nie widzą, że są czymś innym kryształem pierwszych słów słyszanym we wszystkich światła, światach i światłach, w których jest ta woda, ta trawa zapach, który czują, leżąc, trzymając się za ręce patrząc przez oszklone drzwi wypowiadając widok i zapominając go. Pewne sytuacje liryczne nie tylko wskazują na uwięzienie, ale również na relację miłosną, która również dzieje się jakby w pewnym hermetycznym zamknięciu, jest bardzo ulotna i bardzo szybko zapominana. Kolejny wiersz. Zegar wskazuje każdą godzinę, pozwala dziać się rzeczą. Wchodzę po schodach, by słyszeć jak ktoś gra na harmonii, jak w samotności lecą ptaki i piętra. Oszukują dźwięk, czas, powietrze, siadają. To też ciekawy wiersz, bo jakby przyłapana jest chwila na gorącym uczynku lecących ptaków chwila hic et nunc. Tu i teraz. A potem nagle jakieś zastygnięcie, zastygnięcie w tym zegarze, w tym czasie, który jakby przestaje płynąć. Kolejny wiersz, również bez tytułu. Mówimy językiem, pustym domem, światłem nad rozdartym stołem, ogrodem. Słowo kochaj pamięć każdego człowieka. Kulę utkwioną w niewinności, ścianę, przed którą modli się nasienie prawdy. Do czego prowadzi język? Z język z jednej strony prowadzi do ściany, ale przed tą ścianą ktoś się modli. Modli się o nasienie prawdy. Kolejny wiersz, również bez tytułu. Biegłem. Drzewa wracały do łupin do pojedynczych nienazwanych rzeczy do twoich zapomnianych włosów czy ich przejrzystość ma schronienie w dźwięku Więc tak podmiot mówiący biegnie do jakiejś pojedynczej nienazwanej rzeczy do czegoś zapomnianego znowu relacja miłosta do twoich nie zapomnia zapomnianych włosów i ta przejrzystość, która ma w dźwięku ta przejrzystość jest tutaj zaskakująca ponieważ wiersze te nie są transparentne więc skąd nagle ta przejrzystość skąd ta transparencja się wzięła jakby była upragniona być może, być może upragniona byłaby komunikatywność Albo taki wiersz pod tytułem Bez końca. Bez końca zapamiętuje pyłek, który był kiedyś lustrem. To roślina odwracająca twarze w jasności ku wojnie. Wędruje w głąb, spada skupiając. Kiedyś Michel Foucault ok użył takiego określenia język bez końca. By być może właśnie. Ten tytuł wskazuje na coś, co cały czas jest procesualne, cały czas się odbywa i cały czas niejako, mówiąc, po wyistacza się. I kolejny wiersz, już być może na koniec. Wiersz bez tytułu. W powietrzu mówi dziecko, na ganku dziecko, ziemia. Na której ułożone są wszystkie rzeczy zebrane w mojej głowie, zaczynające rzekę, jej wilgoć, jej zapach, w pokoju, w którym wyznajemy miłość i winy. Słowa zrywają błonę świata, niebo i kroki są najwyraźniejsze. Być może ten tom to właśnie świadectwo wiary w słowa, że one w tym świecie są najwyraźniejsze. Nie wiem, w każdym razie ten Tom nie jest prostym komunikatem. Chciałem podzielić się z wami moimi tajem, jak, jakimiś odczuciami po przebyciu tej tajemniczej drogi, y, którą jest niewątpliwie lektura Tomiku Adama Górskiego Notatki do odrzuconych spojrzeń, y, którą serdecznie y, który to Tomik serdecznie polecam. Być może nie wszystko, co komunikatywne i od razu zrozumiałe, jest piękne. Być może cechą piękna jest właśnie jego hermetyzm. A na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.